kwestii dojrzałości dziecka do przedszkola, nie najważniejsze jest to, czy dziecko potrafi samo jeść, czy samo potrafi się ubrać, czy zna te czynności, prawda, samoobsługowe. Najważniejsze jest to, czy jest gotowe tak naprawdę na to rozstanie i na korzystanie z zajęć, prawda, w przedszkolu, czyli taki rozwój emocjonalny dziecka i społeczny jest istotny, tak, żeby ono się odnalazło w grupie dzieci, żeby się odnalazło w realizacji jakichś zadań wspólnych z dziećmi. To jest istotne, dlatego że każda dobra placówka tak naprawdę wspiera rodziców i rodzinę w tym, żeby dziecka uczyć tych samoobsługowych czynności, więc myślę, że należy skupić się na tym, żeby dziecko tak emocjonalnie się po prostu tutaj dobrze czuło. Jeżeli się okazuje, że nie jest to jeszcze dobry moment, to lepiej się na jakiś czas wycofać, niż robić to na siłę.